Primeiro lugar. Powstanie, za chwileczkę rozpoczną się 19. powiatowe obchody Dnia Strażaka. Serdecznie witam zaproszonych gości i przybyłą publiczność i zapraszam do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 19. powiatowymi obchodami Dnia Strażaka, połączonymi z gminnymi obchodami. Panie komendancie, dowódca uroczystości, młodszy brygadier Janaszkiewicz, będę pod oddziały Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Turku oraz jednostek ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu tureckiego do uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Rozkaz. Dzisiejsza uroczystość odbywa się w gminie Tuliszków, w miejscowości Grzymiszew i połączona jest z przekazaniem i poświęceniem samochodów pozyskanych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tureckiego, w tym także z jednostki OSP Grzymiszew. Drodzy Państwo, cenimy sobie niezwykle wysoko społeczną przychylność, akceptację i uznanie. Tak też odbieramy udział zaproszonych dostojnych gości i społeczeństwa w dzisiejszej uroczystości. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania wszystkich Państwa. Czynię to w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku, starszego brygadiera Dariusza Stasiaka, w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turyszkowie, drucha Piotra Hryniuka oraz Prezesa OSP Grzymiszew, drucha Wiesława Olejnika, a także w swoim imieniu jako gospodarza gminy i przewodniczącego Rady Miejskiej w Turyszkowie. Strażacy nie przeliczają wartości sprzętu na statystykę wyjazdową, bo wiedzą, że uratować choćby jedno życie, to tak, jakby uratować cały świat. Podam kilka charakterystycznych cyfr dla terenu powiatu w odniesieniu do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Otóż w powiecie tureckim funkcjonuje 85 ochotniczych straży pożarnych. Jest to mniej w stosunku do ubiegłego roku o dwie jednostki, to jest OSP Kwiatków i Dobrowa. To jest efekt działania trochę kopalni. Z tej liczby 14 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ostatnim czasie do tego systemu została włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach. Wszystkie jednostki zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. I tak w naszym powiecie działa 6 oddziałów gminnych tego związku, 2 oddziały miejsko-gminne i 1 oddział miejski. W Ochotniczych Strażach Pożarnych działa razem 4347 druhen i druhów, w tym 414 to są właśnie kobiety. Osób mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jest 1349. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie powstała w 1923 roku. Jest organizatorem życia kulturalno-sportowego w swojej miejscowości. Mottem przewodnim jednostki jest być ze społeczeństwem i dla społeczeństwa. Szanowni Państwo, kolejny tytuł. Tytuł działacza roku 2016 w Związku SPRP Powiatu Tureckiego. Przyznano druhowi Janowi Nowakowi za szczególne wyróżnienie się w pracy społecznej na rzecz jednostki struktur Związku SPRP. Nagroda Honorowy Strażak Roku Powiatu Tureckiego. Przyznano druhnie Alicji Stefaniak z jednostki OSP Malanów. Druhna Alicja Stefaniak do OSP wstąpiła w 2010 roku i od samego początku aktywnie uczestniczy w działalności jednostki, uczestniczy w kursach i szkoleniach, bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, czynnie uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych, prowadzi instruktorzy z pierwszej pomocy w szkołach na terenie gminy Malanów. Jest przewodniczącą gminnej komisji rewizyjnej, piastuje funkcję zastępcy przewodniczącego gminnej komisji oraz sekretarza powiatowej komisji do spraw młodzieży. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu przeprowadzono akcję oddawania krwi przy OSP Malanów oraz przeprowadzono akcję szlachetnej paczki. Kolejny tytuł nadał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Za szczególne zaangażowanie i sumienność w realizacji zadań służbowych starszemu aspirantowi Cezaremu Śmigielskiemu przyznano honorowy tytuł Strażak Zawodowy Roku 2016 Powiatu Tureckiego. A jak tu zrobić, żeby do jednej gminy trafiły dwa samochody? I wówczas pojawił się pomysł i pojawili się ludzie. I pojawił się człowiek, który pochodzi stąd, z Grzymiszewa, który przyszedł z propozycją, by może złożyć jeszcze jeden projekt. By oprócz związku można było skorzystać z tych środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce.
Mam na myśli tutaj wieloletniego zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, druha Lecha Janiaka. I chciałem mu tutaj w sposób szczególny, zwłaszcza w jego miejscowości, za tą inicjatywę podziękować, bo dzięki temu cieszy się OSP Grzymiszew i jeszcze 5 innych dodatkowych ochotniczych straży pożarnych z Wielkopolski. Druhu Lechu Janiaku, przyjmij ode mnie jeszcze raz serdeczne podziękowania za ten pomysł, inicjatywę i za wsparcie, którego udzielałeś w każdym momencie, kiedy ten projekt był pisany i był realizowany. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Chciałbym Wam życzyć, aby te dziś wręczone medale, otrzymane awanse, mogły być inspiracją do jeszcze lepszej służby na rzecz drugiego człowieka. Były również podziękowania dla mnie za jakiś drobny wkład w pozyskanie nowych pojazdów dla ochotniczych straży pożarnych tutaj z terenu powiatu tureckiego. Ja, pełniąc służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przez dłuższy czas odpowiadałem za sprawy między innymi techniczne i zawsze moją troską było to, żeby i Państwowa Straż Pożarna, ale i ochotnicze straże pożarne mogły się wyposażać w jak najlepszy sprzęt, bo tylko dobry sprzęt w rękach dobrze wyszkolonych ratowników może pomagać skutecznie mieszkańcom naszego powiatu, naszego województwa, naszej ojczyzny.